Cześć wszystkim z tej strony, patrząc na świat, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. A witam was w Wiedźminie 3, witam was tutaj od Krwawego Barona. Zapomniałem jak tam wioska się nazywa. W Rolnicy, właśnie. Pogorzelisko. A, bo tu prowadzi mnie do tego cesarskiego okrętu. Nie, nie będziemy się cesarskim okrętem zajmować. Moi drodzy, też zrezygnowałem z tego filmiku, który był na początku, tam, że król Dzikiego Gonu tam przebywał. No bo to bez sensu jest go pokazywać, skoro no, już to było, to już przerabialiśmy. Serio? Ile czapkę? Chłopie, nie masz czapki. Myślę, że on sobie chałupę psuje. Dobra, nie ma co. Ruszamy w dalszą drogę. Po kolejne przygody. Poszukiwania. Czy Velen coś mamy? Nie, nic nie mamy w Velen. W Nowigradzie mamy. Ale tutaj mamy. Zaginiony brat. Jak tam płotka? Odpoczęłaś przez tydzień? Towarzystwie. Tempo, tempo! Chociaż wiecie co? Daliście się przekonać. Wrócimy. Wrócimy. Z jednego powodu. Jest godzina 16, prawie 17. Idę tutaj do tego swego pokoiku odpocząć. Nie będziemy po nocach jeździć. Coś tu się... A, no tak, bo tutaj Ciri urzędowała. Zgasimy sobie światełko. Swoją drogą, żeby to pokój bez okna był. Pomedytujemy. Mniej więcej taki półmrok panuje, jak ja wstaję teraz do pracy. Zapalę sobie tylko lampkę nocną. I tak w takim właśnie półmroku... O, tu jeszcze mam. No dobra, tu jest trochę widniej niż jak ja zapalę lampkę nocną. No nie dam ci z moich włosów zrobić twarogu. Zresztą raczej mało smaczne byłyby. Wszędzie kurwa chamstwo. Ale nie bój się, przyjdzie kryska na matyska. Pamiętasz przecież. Oni ze sobą walczą, czy każdy indywidualnie? Bo jak ze sobą, to chyba ktoś im powinien powiedzieć, że no, muszą bliżej stać. Nie jesteście z Baronowych, prawda? Nie, nie jesteśmy z Baronowych. Ani z Baronowych, ani z Bananowych. Ojej.
O, płatka, widzicie, już się rwie do jazdy. Dalej. Dobrze, jedziemy tutaj, bo za głośno tutaj. Jeden przez drugi. No już jadę, już to się kręci. Czy głośno tam, każdy jeden przez drugiego, jak na targu. Kupujcie świeże pomidory, kupujcie. Albo tak jak w Asterixie, ta ryba jest nieświeża. Ale bij, zabij, nie pamiętam, w którym to było. Wyjechaliśmy o 6, raczej o 6 wyszliśmy. Już prawie 7. Jestem ciekaw, czy w nowym Wiedźminie, jeżeli taki powstanie, też będzie tak szybko czas leciał. O serio. Na razie to CD Projekt ma problem z Cyberpunkiem. Podobno sporo pozwów jest. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czego one dotyczą, ale. No złaś! Geralt! Jeszcze bandyci tutaj. Geralt, ściąć. Co byś chciał? Jeszcze coś leży. A przy okazji to możemy zabrać. Koniu? O, a tego konia możemy dosiąść, a tamtego nie mogliśmy. Tego w Kermore. Ciekawe. Chyba chciałeś powiedzieć, no to mam przejebane. Koniu, jak nie może. Tego też mogę dosiąść? Czemu zatem tego w Kermoren nie mogłem dosiąść? Gdyby nie to, że jadę po zlecenie wiedźmińskie, to bym zabrał te konie. A tak to no co ja z nimi zrobię? Chociaż z drugiej strony tam w Nivgar. W sumie nie wiem, gdzie jadę. Może komuś by się tam przydały. No, szkoda, że nie da się tak zaprząść kilku tych koni. Słyszałeś o tych konowach? Co
tak żeby zabrać wszystkie te konie i zaprowadzić w jedno miejsce. Nie wyściągnął. A te kopalnie, gdzie on zabrał parę z kuźnicy? Pewnie ci sprzedać, co się brakło. Ja owoce. Ile nie było komuś? Myślę, że dwa miecze dla zaradę 40? Gwint. Darlela. Coś tam, szukam przewodnika. Prośba o pomoc. A. Z tymi placuszkami. Nikt głupi nie jest. Może zysk wyniuchał. A kici, kici, kici. Zaraza. Wiedźmin? Rychło w czas. Już po sprawie, tak? Rozumiem, że masz dla mnie zlecenie. Nie, potwór już nie żyje. Chodzi o mojego brata, Nika. Będzie tydzień, jak zabrał baby z kuźnicy w górę. Baby z kuźnicy? Kuźnica to bogata wieś była. Póki nie przeszło przez nią wojsko, chaty spalili, spichrzy obiedli, a chłopów w pobór wzięli, no i aby zostały same, bez jadła ni dachu. Nikt ich wziąć nie chciał. Do Nowigradu Redańczycy ich nie puścili. No to Mikkel zaprowadził je do starych kopalni, tam się chociaż przed deszczem można schronić. I słuch o nich zaginął. Mógłbym się tym zająć, jeśli mi więcej zapłacisz. A bo dobra, nie będę taki. Chłopu też się kasa przyda. Ile tam było? 280. Dobra, dasz równe 300 i po sprawie. No ale tu chodzi o brata, więc nie będę żałował. Stoi! Ciesz się, że tylko tyle, bo chciałem więcej od ciebie wyciągnąć. Niech będzie, rozejrzę się za twoim bratem. Po czym go poznam? No, to nie powinno być za trudne, bo był jedynym chłopem w całej grupie. Czasami zwłoki są w takim stanie, że ciężko stwierdzić płeć. Zwłoki? Wyplujcie to! Co najwyżej drogę pomylił. No, ale jakby co, to miał na sobie trzewiki z cielęcej skórki od mistrza Zeluwy. Mówiłem, nie idź w nich w góry, poniszczysz tylko. Ale taki dumny z nich by. To powinno wystarczyć. Dzięki. Geralt, no nie przesadzajmy. Od mistrza Zeluwy. Łotka, zostań tutaj. Ja się przejdę na pieszo, będzie spokojnie. Od baronowych żarcia dostać. Dostać? Jak to? No wiesz, trzeba tylko... Namyli ten. A dużo tego daje? Podejrzewam, że wszystko zależy, ile ty dasz. O, plakaty jeszcze wiszą, ale... Już dawno została odnaleziona. Nie będziemy się z nimi wdawać w dyskusję.
A szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, co się z nią stało po wydarzeniach, kiedy odnaleźliśmy ją. Nie wiem, czy do armii się nie przyłączyła. Drogmira, syna wyrokiem uznaje się winnego tego, że mimo przysięgi wierności złożonej nowemu prawo temu władcy. To jakaś opuszczona chata. O właśnie. Możemy zobaczyć, czy coś tu ciekawego jest dla nas. Leczuszka. Otwarte to chyba można wejść, co? Talerz. Ktoś tu jeszcze świeczki zapalił, tu chyba wychodek jest ogólnie. Tak na otwartym wchodzicie, a tu gospodarz na kibelku siedzi. To dopiero jest zabawa. Jaki fajny nożyk tam leży. Dobra, nic więcej chyba tu nie będzie. O, tu jeszcze beczuszka jest. Ja to nie wiem, taka beczka, a tylko jedną butelkę krasnoludzkiego spirytusu tam wrzucają. I co jeszcze, pewnie to jest małpka ta, 250 ml. No bo po co całą flachę tam wrzucać, nie? Przecież tyle miejsca by zajmowała. Dobra, by się przydało zejść na dół. Coś tu na mnie syczy. Żeby to był asasin, to bym uznał, że to jest wąż. Ale że to nie jest asasin, no to raczej będzie coś innego. Potrzeba dużo siły, żeby zrobić coś takiego. No i co, oczywiście trzewiki zostały tylko. No bo jakby było inaczej. Ślady jakiegoś potwora. Czworo nożnego. Nie to. Gdzie jest moja pochodnia? Możemy iść w to. Albo możemy iść w tamtą. Wejdziemy na razie w tamtą. Czaszka, super. Dla mnie to ślady bardziej gąsienicę przypominały niż stworzenie czworonożne. Ale co ja się tam znam? Ja nawet nie wiem, jak gąsienica wygląda.
No żartuję. O, ulepszona zamieć. Nie omieszkam od razu przeczytać. To znaczy nie przeczytać. Od razu użyć jej, o ile będę miał składniki. O. Smoczy sen. No proszę bardzo. Szkoda, że nie można kilku wykonać na raz, tylko trzeba tak pojedynczo. Wam, że jak słyszę ten dźwięk, to aż mam taką gęsią skórkę. To zapalamy sobie. Będzie trochę przytulniej. Tu gdzieś coś widziałem. Nie wiem, czy widzieliście, ale tam prowadziły też ślady. Geralt, wyjmij pochodnie. Krew wygląda na świeżą, ale ciał brak. Mogę tej zapalić pochodni cholernej. No. Jeszcze jedna ofiara. Ach, Geralt i drabiny. Co tu się stało? Zaatakował nas. Bogowie, nie wiem, co to było, ale miało ze 4 łokcie. Powiedz, czy reszta... Nie żyją. Wiedźminie, pomścij ich. Zabij te bestie, proszę. Ja nie mam czym zapłacić, ale brat Mikela, tego, co nas tu przyprowadził, jest przy pieniądzu, to ci wynagrodzi. Znajdziecie go w karczmie na rozstajach. Geralt, gdzie znowu pochodnie zgubił? Tędy chyba się na razie nie przedostaniemy. Chyba, żeby użył... Nie.
Nic z tego. Ten hak też raczej zachęcająco nie wygląda. Ale dobrze, że chociaż jedna żyje. Moment, jeszcze pójdziemy tutaj. Nie, to. No ja chciałem świeczki zapalić. Wow! Geralt. Nie da się świeczuszek zapalić, no trudno. Teoretycznie jesteśmy na powierzchni. Dobra, nie ma co. Czyli jednym słowem musimy jednak iść. Do tej wody i pod tą wodą płynąć. Ale zanim to zrobimy. Kurczę, brakuje mi składników wszędzie. Śniówka na spirytusie. Może któregoś dnia pochodzę, poszukam tych. Panie potworze! Co jeszcze jedną rzecz zrobię? Coś się obudziło. Hop. Właśnie ja tą skrzynkę widziałem wtedy.
szlak, tu nie ma powietrza. Krew, mięso, soki trawienne, pokarm dla młodych. Krabopająk i to jadowity. Lasy i moczary Velen są pełne potworów. Dlatego niektórzy uchodźcy, których wojenna zawierucha zagnała na te nieprzyjazne ziemie, próbowali ukryć się przed nimi w opuszczonej kopalni. Czekała ich przykra niespodzianka. Sztolnie, które obrały sobie za schronienie, były już zamieszkane przez jadowitego krabopająka, rozumnego i bezlitosnego potwora. Wiedźmin wiedział, że czeka go ciężkie starcie. Krabopająk z kopalni był wyrośniętym osobnikiem. Należało więc oczekiwać, że będzie nieprzeciętnie silny i wytrzymały. Jak inni przedstawiciele swojego gatunku, tak? Swojego plugawego gatunku. Był groźnym tak w bliskim starciu, jak i na dystans. Co więcej, z pewnością był jadowity. Zatem pokonanie go bez uprzedniego picia jaskółki bądź wilgi, a najlepiej obydwu, było prawie niemożliwe. Chyba wilgi nie mam. Coś tu mam. Jest. Jeszcze sobie wypijemy i zamienimy na razie. Młody osobnik. Matka musi być niedaleko. Zniszczmy przy okazji te. Kici. But ze znakiem mistrza Zeluwy. Tyle zostało z ciała. Sam się nadstawiasz pod miecz? I dobrze. Trofeum dla brata Lutera, na dowód tego, co tu zaszło. Hmm.
Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się dużo cięższego przeciwnika. Zwłaszcza, że tam chyba zadanie było na 35. Albo ja coś źle przeczytałem. Czekajcie, zadania. No 33, no to ja akurat mam 33. Więc... Rozejrzyjmy się tu jeszcze, jak jakiś żołnierz, nawet koń się znalazł. Czemu wszystko jest słabsze niż to, co ja mam? Jakieś jabłko. Ruda żelaza. Jakiś miecz. Nie, to. Szkoda tylko też, że słabsze niż to, co ja mam. Idziemy, no to trochę pozbierajmy. Zwłaszcza, że raczej już tu nie będziemy włazić z powrotem. Nie. Wszystko słabsze. Właśnie. Muszę zamienić sobie znowu. Dodatkowe działo. Yeah. Kasa. Biała mewa. To gdzie prowadzi? Aha, z powrotem. Dobra, popłyniemy jeszcze do tamtej, może powiemy, że już jest bezpiecznie, że może wyjść.
Ej, nie chcę mówić, ale chyba się zgubiłem. Coś mi się tak wydaje, że trochę się pogubiłem. Może to jednak faktycznie ta woda była. Ale swoją drogą fajnie, że zrobili tak, że ta jaskinia nie jest taka jednoliniowa, że tak powiem. Tylko właśnie ma kilka takich zakamarków swoistego rodzaju. Geralt, wypływaj. Tak, zdecydowanie to będzie ta droga. I teraz tutaj. A już jej nie ma nawet. Serio? Chyba ma być tylko taki straszak. Wiecie, coś na zasadzie słyszę głosy. Co się z tą dziewczyną stanie? Czy ją tam przyjmą do osady, czy... Coś tu leży.
Ktoś zające tu pozabijał. Wybacz piesio, ale nie tym razem. Ale nie poddawaj się, może następnym razem ci się uda. No chyba też jakiś piesek. Mi zgnije, jak lać nie przestanie. Jakiś znak zapytania też mamy. Barman, kolejkę wszystkim. Nie, ja płacę. Boże, kultura. Witaj. Tak, prosto z mostu. Przynoszę złe wieści. Twojego brata zabił krabopająk. Jedyna pociecha w tym, że go pomściłem. Ładna mi pociecha. A mówiłem, Mikel, czego się rwiesz, żeby obcym pomagać? Siedź na dupie, bo nieszczęście będzie. No i czego tu sterczysz? Co tym nieszczęściem się żywisz? Nie. Żywię się kaszą z omastą, jak każdy, więc zapłać, żebym miał za co ją kupić. Zapłaciłbym, gdybyś Mikela żywego przyprowadził. Ryzykowałem życie. Coś mi się chyba za to należy. Masz i idź to. Ile dał? Doświadczenie, dobra, doświadczenie się przyda. No, dobre i to. Boże, strach tu przy nich stać, bardziej niż przy ludziach w dzisiejszych czasach. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to będzie chyba raczej wszystko. Nie ma sensu... Raczej no nie ma sensu, no. 50 minuta naszego spotkania. Nie chciałbym przedłużać tego odcinka. Jeszcze tutaj Velen parę zadań będzie. A tutaj kapliczki. Potwór z bagien. Jeszcze mamy 3 zlecenia w Velen. No i tutaj zadania poboczne typu wściekłe pięści, obrońca wiary. Tutaj jakiegoś mistrza płatnego. Wszystkiego musimy znaleźć.
A to nie stamtąd przyszliśmy? Dobra, pomału będziemy sobie tutaj odkrywać tę tajemnicę. Tu mamy wrońce. A może gdzieś tutaj się jednak w tej karczmie schował. Pójdę sobie tam w kąt. No tu sobie odpocznę z dala od ludzi. I co? No i widzimy się za tydzień. Kolejne... Ojejku, za tydzień kolejne zlecenia wiedźmińskie zrobimy. I tak jak mówię, pomału będziemy odkrywać tą mapę, te znaki zapytania. Może jeszcze jakieś zadanie się trafi. No, zobaczymy. Póki co, ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Nie dajcie się temu mrozowi, który nas nawiedza. Do usłyszenia. Pa.